Rzut za szyb Radiu Zielona Góra, jak w każdy czwartek. Witam dwójkę zacnych gości. Rafał Czarkowski, były prezes, były trener, były zawodnik, a obecnie nasz ekspert. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry. I Radek Fligel z mniejszym stażem zawodniczym, ale też były za Stalowiec. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zaprosiłem panów, żeby porozmawiać o smutnym temacie, czyli o meczu za Stalu Zielona Góra z Arką Gdynia, o perspektywach, o tym, jak to panowie widzicie. Takie mniej więcej cytat gdzieś wyczytałem, mniej więcej, że w tym meczu jedynie z Zielonej Góry kibice stanęli na wysokości zadania tak de facto, bo koszykarze w ogóle zapomnieli, jak się gra w koszykówkę, zwłaszcza w pierwszej połowie. Panowie też są tacy srodzy wobec naszych koszykarzy po tym spotkaniu. Pan Rafał zaczyna. Tak, tak, bardzo, bardzo srodzy. Kibice, jak zawsze spisali się, okej, okay, klub kibica szalał, pozostali też, jak trzeba było, to też mocno kibicowali. Natomiast to, co zrobili koszykarze, to trudno... Trudno w ogóle coś tu komentować, bo ta pierwsza połowa, 9-0 za 3, no 9-0 za 3 może się zdarzyć, okej. Ale nie może się zdarzyć, kiedy mamy walczyć o utrzymanie, że my nie walczymy, że my sobie chodzimy po tym placu, że nie bronimy kompletnie. No naprawdę, byłem na tym meczu, jestem ogromnie, ogromnie zawiedziony. Dobra, to pierwsza ogólna ocena. Teraz Radek, taka pierwsza krótka ogólna ocena, potem do konkretów przejdziemy. No nie może być inna. No faktycznie wyglądało to słabo, nie wyglądało to jak mecz o życie, tylko taki sobie lekki sparring. Wetnę się jednak od razu w tej ogólnej wypowiedzi. Jak to możliwe według ciebie? Bo podchodzimy do zawodników po meczu, tak dorzucę od razu do tego, co powiedziałeś. I oni mówią, chyba zagraliśmy na zbyt dużym luzie. Inni mówią, może na za dużym stresie. I właściwie nie wiadomo, czy to mental spowodował rzeczywiście, że coś się z tą drużyną stało. Natomiast jak mi zawodnik mówi, że na za dużym luzie na taki mecz zespół wychodzi, to ja jestem w szoku. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj kilka elementów zagrało. Jedni byli zestresowani, inni chcieli być wyluzowani i też to nie wychodziło. Ale duży problem mam z tym, że kiedyś mówiłem, że chyba zmiana trenera to jest dobry pomysł, a dzisiaj widzę, że pomysł być może był dobry, ale nieudany, bo... To chyba nie dobry w sumie. Bo się okazało, że tak naprawdę drużyna nie gra lepiej. W pierwszym meczu po zmianie troszkę lepiej, mówiłem, że lepiej bronią, coś tam, a dzisiaj się okazuje, że to, co nie umiał Dedek z nich wyciągnąć, to no, trener litewski też nie potrafi. No czekaj, 73 punkty tylko stracone, dużo mniej niż w poprzednich meczach, to może coś w tej obronie ruszyło. Wiesz co, w koszykówce jest prowokuje tak, trochę, okay. W koszykówce jest tak, jak w każdym innym zespole, w każdej innej dyscyplinie, że ważne jest to, kto więcej tych punktów ma na koniec. No i niestety Arka miała więcej. No. Dobra, tak już bardziej szczegółowo. AJ English w pierwszej piątce wychodzi. Przez cały sezon Musić lata w pierwszej piątce. Nagle trener go zmienia na 5 meczów przed końcem sezonu. Zmiana pierwszego rozgrywającego. Czy to może mieć jakiekolwiek znaczenie dla całego zespołu? Czy widać było dobry wpływ Inglisza na drużynę, czy wręcz przeciwnie? Czy Musić na tym również stracił? Jak to panowie widzieliście? No ja uważam, że powinien Musić grać, dlatego że on postawił, że Zastal w ogóle postawił na niego jako na takie kierownika na boisku. I naraz ten kierownik siedzi na ławce i nie wiadomo za bardzo, o co chodzi. Ten English to dla mnie jest taki streetball i to słaby streetball. Także tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że powinien to Musić, bo był i no jednak jest lepszy. Na pewno jest lepszy, jeśli chodzi o prowadzenie gry. On nie, oczywiście też robi błędy, bo nie mamy zawodników z klasą jakąś dużą, ale tutaj jest ewidentny dla mnie błąd. I drugi błąd, tak według mnie, duży, to jest posadzenie na ławce Kikowskiego. Kikowski nie jest już młodym zawodnikiem, ale pokazał, że może trafić i 5, i 6 trójek w meczu, a może też trafić 0. Ale trzeba to spróbować. Nie przez minutę, dwie, bo to się nie da, tylko dłużej. Ja pamiętam, rozmawialiśmy przed audycją, jak w 2001 roku wzięliśmy Gołąba, który już też był wiekowy zawodnik, ale walił te trójki jedna za drugą. Kikuś mógł tutaj doprowadzić do tego, żebyśmy byli bliżej zwycięstwa, a nie 9-0 w pierwszej połowie. Znaczy ten English, jako ten, jak pan powiedział, generał, czy kierownik. Kierownik sprawdził się, w ogóle widać było, że potrafi tę drużynę ustawić, opanować, ułożyć grę, czy jakiekolwiek przebłyski? Nie sprawdził się w ogóle, bo on kocha tylko klepać piłkę, nic więcej, tak? Klepać, później oddać koledze, który jest nieprzygotowany na pozycji i wali w ostatniej sekundzie. Nie, to
to nie jest koszykówka zastarowska. Okej, okay, AJ English teraz. Radek, ja zapytam cię od końca, bo to była druga akcja, druga sytuacja, przy której AJ English brał udział, w której, która się skończyła porażką za Stalu. Śląsk-Wrocław to była pierwsza. Śląsk chyba, tak? Gdzie z Lewandowskim, nie wiadomo było, czy Lewandowski zawinił, czy English, ale brał w tym udział i podał zaskakująco do Lewandowskiego, który fatalnie oddał piłkę. No i tutaj też druga sytuacja, gdzie Fifiemu właściwie podał piłkę, czy Fifi mu zabrał bez problemów. Najpierw powiedz o tej ostatniej sytuacji. Czy jesteś w ogóle zdziwiony? Czy może ten English, to więcej się po nim spodziewaliśmy, a widać z każdym meczem, że to już nie ten English? I wrócimy i wróć na koniec, proszę, do początku, czyli do Boingarda. Ta sytuacja, czyli ta kluczowa akcja, mamy trzy punkty w plecy, piłkę w ataku i English podaje do przeciwnika, no to masakra. No to gdyby tu był z nami Marek Hossa, to mógłby opowiedzieć, co mówi juniorom po takim zagraniu. Masakra. Co do Englisha, znaczy tutaj myślę, że Rafał wspomniał Adama Gołąba, to myślę, że jakbyśmy mieli Adama, a nie Englisha, to byśmy ten mecz wygrali, nawet w tym wieku, w którym dzisiaj Adam jest. Dość okrutny jesteś dla Englisha w takim razie. Powiem tak, Andrzej English moim zdaniem po pierwsze to nie jest w ogóle rozgrywający. Tak. On umie klepać piłkę, przejść przez połowę. Z całym szacunkiem, ale przez połowę to każdy potrafi przejść dzisiaj w koszykówce, przeklepać z jednej strony na drugą. On nie mija. Jedynie co się zrehabilitował, to w drugiej połowie te dwie trójki trafił. Ale to nie jest kreator. On nie mija, nie podaje. To jest gość, który jakbym chciał go wykorzystać, to bym go wykorzystał ewentualnie na dwójce, żeby stał w rogu, jak dostanie piłkę, to oddał rzut i tyle. Natomiast co do kierowania gry, to English w ogóle w tym meczu przynajmniej to w ogóle nie jest ten, w ogóle nie, to nie jest rozgrywający. Englisha pamiętamy z Rosy Radą i to jest inny koleś, no. To jest inny świat zupełnie. To gość, z tego co pamiętam, to on w ostatnich sezonach miał problemy, mało grał gdzieś jakieś ogony. Wzięliśmy go jako game changera i niestety to się nie sprawdza. To nie jest gość, który odmieni tą drużynę po prostu. Nie? No dobra, a to spróbujcie, no nie wiem, czy to jest możliwe podywagować, to czemu trener zdecydował w takim newralgicznym momencie, w takim ważnym meczu, bo trenera zapytałem po meczu na konferencji prasowej i on mówi: bo rozmawialiśmy z zawodnikami i uznaliśmy, że jakaś zmiana może jest potrzebna, że tak troszeczkę, nie to, że wymigiwał się, ale tak strasznie ogólnikowo, że ciężko było cokolwiek zrozumieć. Wydaje mi się, że chciał postawić na jakąś zmianę, że ten Musić też, pan Rafał go chwalił jako lepszego od Englisha, ale to też wariat jest czasami, zbyt wariackie akcje i zbyt indywidualnie gra. W tym meczu też zaszalał niejednokrotnie, ale jak myślicie, co mogło powodować trener? Ja tylko jeszcze jedno, bo zapomnę. Czy jest prawdą, że Matczak chciał przyjść do nas? Tak. Były telefony, były rozmowy. Ostatecznie trener Virginius Sirvidis powiedział, że nie chce go w drużynie. Uczciwie powiem, że zapomniałem zadać pytania Sirvidisowi, dlaczego nie chciał Matczaka. Szkoda, bo no Matczak na pewno był... On był nasz, przynajmniej jeden nasz, któremu bardzo zależy. Świetny, tak? Tak, i powinien być tutaj, a nie w Arce. Przede wszystkim by go nie było w Arce, bo też 10 punktów w ogóle. Nasi byli, rzucili 31 punktów, także. Dywagacje na temat, czemu trener zmienia w takim momencie. Jesteście, nie wiem, sobie może chciał pokazać, że ja teraz jestem trenerem i zrobię tak po swojemu. Powinien według mnie w jakiś sposób kontynuować tego Detka. Detkowi, no trenerowi nieraz się nie udaje. Detkowi może się nie udało, chociaż ja cenię tego gościa, ale no powinien pociągnąć to dalej. Może troszeczkę zmienić. Wracam znowu do tego Kikowskiego. No tak nie można robić. Po prostu tak nie można. A najgorsza rzecz, jaka była dla mnie na tym meczu, to jest obrona. Znaczy obrona, nie było żadnej. Zero obrony. Matczak sobie trzy razy wchodzi, tak by na plaży sobie grał. A była taka jedna akcja, że dwóch wysokich zostało pod koszem samych, pod koszem za Stalowskim i sobie jeden podał drugiemu, chyba Kenić do już nie pamiętam do kogo, i sobie wsadził i nikogo nie było pod tym koszem. Nikt nie zastawia. Słabe skakanie, no zastawianie, no i gra jeden na jeden, znaczy nie ma obrony tej indywidualnej, no już zespołowej to już szkoda gadać. Tak, nie, ja się bardzo dziwię, bo Litwa jest znana raczej z obrony. Dokładnie. I sobie pomyślałem, o, coś z tego będzie. A tu, no niestety, ten mecz pokazał, że nic z tego nie będzie, jesteśmy naprawdę... Znaczy mi się wydaje, że ta zmiana to ewentualnie... Znaczy jesteś Sirvidisem, masz drużynę, masz Musicza i English, a Music ci cały sezon gra na jedynce, jest kierownikiem, jak to pan Rafał znowu się posłuży, powiedział, i przychodzi
Może najważniejszy mecz, tak, sezonu? I myślisz, kurczę, może tym zaskoczę gości, że jedynką teraz będzie English. Na jaką myśl patasz? Czemu tak? Spróbuj być Virginiusem Sirvidisem. Dużo ode mnie wymagasz. Nie, no sądzę, że to ewentualnie trener mógł mieć jakiś pomysł, chciał coś zmienić, nie wiedział jak. To jest najprostsza zmiana tak naprawdę, zmienić jedynkę. Może będzie dobrze, by wyszło słabo, tylko że najgorsze jest to, że się w porę nie zorientował, że to nie gra po prostu, nie wychodzi, nie? I też na Musicza często narzekaliśmy, to, że to z niego jedynka taka sobie, tak? Że trójki nie rzuca dobrze, tak, że jeden na jeden na pałę leci. Ale na przykład zobaczcie, w pierwszej kwarcie, w pierwszej piątce wychodzi Woroniewski, tak? No i jego atutów nie ma. On ma jeden atut największy, czyli rzut. Jeśli ma dzień, to i on się to nie składa do rzutu. Jak składa się, to nie trafia. I tak naprawdę Woroniewski bez rzutu to jest nieprzydatny do gry zupełnie, tak? I trochę broni, trochę tam gdzieś tam próbuje gdzieś tam szarpać, ale niewiele z tego wynika. I moim zdaniem, nawet jak trener chciał pokazać, że ma jakiś pomysł, no to nie wypaliło i trzeba wrócić do zmienić koncepcję. On cały czas przy tym trwał i okazało się, że per saldo, ja nie statystyk nie widziałem, ale chciałbym zobaczyć English, ile miał asyst do strat, jaki tam był, nie mam tego przy sobie, więc nie powiem. Podejrzewam, że dramatyczny. Dobra, a mówimy o niskich, a powiedzcie coś o wysokich, bo Rakocewicz i Wójcik, to też jakiś dramat był. To co Janek Wójcik, jaki nie wiem, czy powiedzieć, że zjazd zalicza w tym sezonie, ale to jak jest niepewny, nie wiem, czy przestraszony, ale tutaj jakie banalne błędy popełniał. Rakocewicz też, wielki facet, a tam pod tym koszem przestawiali go jak chcieli. Zastawianie słabiutkie pod tym koszem było. Jeden mecz Rakocewicza w Anwilu chyba tylko do tej pory można powiedzieć, że był świetny, bo tam 16 punktów, tak, świetnie go obsługiwali. Co z tymi wysokimi w tym akurat spotkaniu? No rozumiem, że jest Bestia i jest Bogucki, tak? Ale żeby tak kiepsko? No tak, ale tych piłek do tego naszego Rakocewicza jest mało. To też prawda. To, okay, żeby to druga strona medalu. On powinien stać przy tej trumnie, dostać i grać z tym Boguckim. No to, że ma 2,15, to jeszcze nic nie znaczy, tak? A tu nie ma tej akcji takiej typowej dla centra, żeby on jak złapie, to może dobije, może nie, a często jeszcze nie trafi spod kosza. No mamy taki zespół, nie wiem, no można powiedzieć. To może my narzekamy na mecz z Arką, a może dokładnie ten potencjał tego zespołu jest taki, bo no, tak wzięci to ludzie w dużym stopniu, których w cudzysłowie nikt nie chciał w innych klubach, albo wzięci obcokrajowcy w trakcie sezonu, tacy, którzy jedynie byli na rynku i którzy chcieli przyjść do Zastalu, bo wielu nie chciało w ogóle, tak? A czy pan pytał trenera, dlaczego oni wyszli na ten mecz jak na plażę, bo słońce świeciło? On rozkładał ręce i mówił, że nie wie. Trener Sirvidis powiedział, że uwaga, że tak, uczyliśmy się cały tydzień obrony. Mieli rozrysowane, jak mają podawać. I tak, obrony nie grali, podań, które mieli wykonywać, nie wykonywali, rzutów nie potrafili i dlaczego? Nie. On powiedział, że prawdopodobnie stres. Jedyne, co może powiedzieć, wydumać, to prawdopodobnie. Ale to jest jego stres. Rola, żeby ich. To, co oni ćwiczyli, to niech ćwiczyli. Ale oni wyszli w ogóle bez jaj kompletnie, tak? Kompletnie. No i teraz się zastanawiamy. Stres, czy luz, czy co, czy im nie zależy? Czort wie. Nie wiem. Nie wiem, mają w tej chwili chyba warunki, jeśli chodzi o organizacyjne, płacowe, chyba ta sprawa jest w tej chwili zażegnana i no nie wiem, no według mnie tutaj trener zawalił sprawę kompletnie. Wysocy. Powiem tak, Rakocewicz od początku mi się wydaje, że jest niewykorzystany. Nie dostaje piłek na low poście, nie gra tyłem do kosza. Czasami gdzieś tam coś zbierze, dobije, czasami z pół dystansu spróbuje. Raz nawet trójkę chyba spróbował, z tego co pamiętam. Natomiast nie gramy systemowo, że ten duży musi być obsługiwany. W ogóle zauważyłem, że dzisiejsza koszykówka, szczególnie europejska, ma to do siebie, że odchodzi się od prostych rozwiązań, które są czasami najskuteczniejsze. Gra się jakieś koszyczki, jakieś inne pierdoły, a tak naprawdę przy takim potencjale drużyny, to trzeba dać piłkę pod kosz Rakocewiczowi, żeby zagrał. Trzeba dać piłkę Holowi na 45, żeby grał 1-1. Wszyscy niech uciekają na stronę słabą. A tu się to nie dzieje. Gramy koszyczki. Wiecie, jeżeli gramy 20 sekund koszyczki, po 20 sekundach na 8 metrze znowu piłkę ma AJ ma na 8 piłkę w koźle, to się okazuje, że te 20 sekund było bieganie bez sensu. Tak? Nic nie dawało zupełnie. Hall moim zdaniem on swoje zrobi, ale to robi to, co sam, że tak powiem, wykreuje. Nie ma gry na niego w sensie takim. Gdybym ja był trenerem, to bym
co najmniej kilka akcji powiedział, dajcie Darkowi piłkę na 45, a reszta ucieka na drugą stronę boiska, niech on gra. On umie to robić po prostu. Kiedyś tak robiliśmy z Mariuszem Kaczmarkiem. No. Wszyscy na lewo, a Mariusz z prawej sam na jeden na jeden. No dobra, a Janek Wójcik, co o nim powiesz? Janek Wójcik, powiem tak. Moim zdaniem Janek Wójcik od paru meczów jest psuty w ten sposób, że nie ma w ogóle pewności siebie. Ustawianie, to zadetka już to było, ustawianie Janka Wójcika w koszyczku na szczycie boiska za linią za trzy punkty. Janek dostaje piłkę za trzy punkty, nawet nie spojrzy na kosz. Boi się w ogóle pomyśleć o tym, żeby mu oddać rzut za trzy. W związku z powyższym każdy obrońca od Janka odchodzi na 4 metry i parkuje w trumnie, a Janek tylko przerzuca piłkę z lewej na prawą, bo nie jest w stanie w ogóle być zagrożeniem. Zawodnik tego typu w dzisiejszej koszykówce, jeżeli nie grozi za trzy, to jego bytność za linią za trzy punkty jest kompletnie bez sensu. Janek co umie dzisiaj, i to zawsze umiał, to oczywiście szybki atak, dobrze biega. Natomiast on musi straszyć rzutem. Jak nie będzie straszył rzutem, to połowa jego potencjału ucieka, bo jak nie straszy rzutem, to każdy obrońca stanie sobie, zaparkuje w trumnie i nie wiem, czy pamiętacie ten mecz, kiedy graliśmy, nie pamiętam, tam Adam Kemp grał. I Adam Kemp, duży koń przecież, wielki, dużo mniej sprawny od Janka, stał w trumnie i Janek nie grał po prostu. Dostał piłkę za trzy, rozglądał się dookoła, nigdy nie straszył rzutem. Gdyby straszył rzutem, to ten Kemp musiałby do niego podejść i wtedy Janek by go minął bez problemu, ale nie było takiej potrzeby, bo Janek nawet nie spojrzał na kosz. I to jest brak poczucia pewności siebie, to jest brak umiejętności, wiary w własne umiejętności i to powoduje, że taki zawodnik, jego potencjał się dużo zmniejsza, bo cóż z tego, że Janek jest motorycznie bardzo sprawny, skoro on nawet nie ma szansy minąć tego zawodnika. Ale wniosek z waszych wypowiedzi jest taki, że tutaj trener tudzież trenerzy po prostu położyli ten mecz, bo nie dali pewności zawodnikom, bo wystawili, zmienili jedynkę, bo źle ustawili tego przysłowiowego Janka. Psychicznie nie nastawili ich do walki o życie. No, nie można wyjść, mecz o życie, wyjść i chodzić sobie po boisku. No. Znaczy, wiesz co, no to jest tak, że trener, no zawsze na trenera, że tak powiem, to odium spada. No tak, to natomiast, no, trener, natomiast trener z kolei mówi, ja pokazałem, rozrysowałem i teraz znaczy, zawodnicy, proszę podam do nich. Podam wam przykład dwóch ostatnich akcji, kiedy braliśmy czas. Tak? Braliśmy czas, dwie akcje pod rząd, braliśmy czas, były chyba trzy punkty w plecy, akcja specjalna. Jeżeli przegrywamy trzema punktami, jest tam niewiele sekund do końca meczu. Tam pierwszy czas to chyba było niecała minuta, z tego co pamiętam. Trener bierze czas, rozrysowuje akcję. Przenosi piłkę na pole ataku, czyli gramy z założenia krótką akcję. I faulujemy. Mamy wyjść do rzutu, mamy trafić, a przynajmniej wyjść do rzutu. I akcja wygląda tak, że kolesie biegają w kółko, aż w końcu Hall przypadkowo dostaje piłkę w 11 sekundzie akcji, gdzieś tam próbuje coś zrobić, nie trafia. Tak? I teraz pytanie, czy trener nie umie rysować? Czy kolesie nie umieją tego czytać, zrealizować? Tak? No bo jeżeli jest akcja specjalna, to praktycznie w dzisiejszej koszykówce dobrze rozrysowana akcja specjalna musi uwolnić strzelca. No nie ma siły, tak? A my tu gramy 10 sekund, 11 taką akcję i nic się z tego nie dzieje. I pytanie, kto zawinił? Tak? Gdzie tu jest błąd? Ale gramy drugą akcję specjalną i wygląda to dokładnie tak samo. Nic z tego nie wynika. I tak jak mówię, gdybym ja widział, będąc trenerem, że nic z tego nie wynika, to bym kazał Hallowi wyjść po piłkę, a reszcie uciekać. Niech on gra. Okej, to słuchajcie, to powiedzcie mi, jak w takim razie Zastal wygrał z Anwilem. Jeśli jest tak słaby trener, nie potrafi przygotować mentalnie, taktycznie, zawodnicy są słabi, to jak my wygraliśmy z liderem tabeli? No tak... Tak się zdarza, bo przypadek. Oni sami byli liderami wtedy. Po prostu no, w głowie im się też poprzestawiało, że ach, to Zastalem się da wygrać. Nie da się, nie da się. No. No czasami jest tak, że jak grasz mecz z outsiderem, to wychodzisz na boisko i wydaje ci się, że to jesteś w stanie wygrać tak od. I nic wtedy nie dzieje się. A z drugiej strony drużyna, która jest outsiderem, gra na zupełnym luzie, bo jak w Anwilu dostaną w ucho, to nic nie stanie. Fajne. I gra się na luzie, gra się, wtedy wszystko wychodzi. Tak? Wtedy jest tak, że grasz bez żadnego stresu, jest fajnie. A tu przychodzi Arka. Zobaczcie, o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. W Arce zabiło nas czterech ludzi. Trzech wysokich i jeden Delaney, tak się nazywał? Który skakał, który taki zbiórki, Ledej.
Lidej. Ale zobaczcie. Zabił... on jaki skok miał. Tak, zabił nas Bogucki, zabił nas Adam i zabił nas Kenić. Ci ludzie zdobyli chyba więcej niż połowę punktów całej drużyny. Plus Lidej. Pluta... No, a tam Fifi też, jak pan prezes tak, mówił, Fifi też, ale na przykład Pluta grał na zero. Tak. Tak? Pluta nie zdobył punktów. I my w takim meczu, gdzie Pluta zwykle... Alford też tam z 11, no, czy jakoś tak? No tak. Czyli tych dwóch tak naprawdę zabójców było niegroźnych, a Wysocy nas zabili. Adam, no, druga młodość. Dobra, to teraz jakby podsumowując jeszcze, bo tutaj któryś z panów zahaczył, pan Rafał zaczął ten temat. Dawid Dedek, a Virginius Sirbidis, czy też, Radek, mówiłeś. To naprawdę się nic nie zmieniło? Czy cokolwiek jest lepszego? Czy wszystko jest gorsze? Czy to jest tak samo, równo, słabo grający za późnego Detka za Stal? No w tym meczu wszystko źle wyszło. Poprzedni mecz... Poprzedni był ze startem Lublin, też kiepskawo w tym meczu było. No też tak? Kiepskawo, ale było widać, że wydawało mi się, że coś robią w tej obronie, a tutaj no ja jestem troszeczkę może chory na obronę, ale tutaj po prostu był kompletny dramat. Ja jestem w stanie porównać detkową obronę i litewską obecnie? Już nie mówię tak jakoś strasznie szczegółowo, ale czy zmieniła się, czy jest lepsza, czy jest gorsza, czy co? No ten mecz pokazał, że jest gorsza. No, zdecydowanie tak. Dla mnie zdecydowanie tak. No dobra, ale dajmy już im spokój. No, co dalej? Nie. To jeszcze Radek, jak pan prezes nie chce. Lepiej, gorzej. Byłeś za zmianą, teraz jesteś... Detku, wróć. Nie, Detku, wróć to nie. Natomiast no, zmiana nie przyniosła takich efektów, jakie bym oczekiwał. Bo oczekiwałbym efektu choćby psychologicznego. Tak, że przychodzi nowy trener, w chłopaków wstępują nowe siły. Jak, zwykle jest tak, że jest jakaś taka mobilizacja, tak, każdy chce coś pokazać. Tak. A u nas, zobaczcie, to jest tak, że przy takim zespole, który mamy, który przecież nie składa się z jakichś super gwiazd, to siłą ewentualną tego zespołu jest to, że każdy coś zagra, tak? Czyli Lewandowski coś zagra, Kołodziej coś zagra, Kikowski rzuci parę trójek, Woroniecki rzuci parę trójek, a w tym meczu tak naprawdę, no... Znaczy Lewandowskiego to swoją drogą też nie ma praktycznie, tak, już Lewandowskiego w tej chwili, tak? Nie ma. Kołodziej zaczął dobrze jednym fadeawayem na początku, później drugie punkty dorzucił, chyba pod koniec cztery punkty zdobył. Woroniecki nie trafił swoich trójek, które zwykle... No, dwie chyba trafił później, ale to nie było to, co on potrafi. Kikowski w ogóle zmarnowany. Także no, powiem tak, trener moim zdaniem, nie powiem, że być może ma materię taką, jaką ma i z tego się nie da uszyć po prostu. Natomiast po tym, jak mówiłem, że dobra zmiana, to nie widzę, żeby ta zmiana była na tyle dobra, że cokolwiek przyniosła. Nie? Dobra zmiana. Ja jeszcze myślałem, że jak on objął ten zespół, to przyszedł na trening i mówi, ja wam teraz tego. I nie wiem czasami, czy nie dał im za ostro w kość. Znaczy, no bo to chciał pokazać, że on teraz tu jest trenerem, że za Detka było. Ale tak. Fizycznie, czy pozmieniał za dużo? Nie, fizycznie. Mm-hmm. Że może dał im w kość i przyszło takie zmęczenie. No bo oni po prostu przestali biegać, tak? Ten English na tym rozgrywającym, to tak te akcje no wolne były, powiedzmy sobie szczerze. Tak, nie wiem, czy to z założenia miało być długie, akcje grane i na panikę w końcówce, jak no, mówisz, Radek. Czym innym jest kontrola czasu i gra wolna. Mhm. Inaczej to się robi, jak piłkę ma Łączyński w ręku, to czy Mazurczak, to panują nad tym czasem, a inaczej to jest klepanie w miejscu, no bo klepanie w miejscu nie ma sensu, tak naprawdę nic nie daje. Może chłopaki na święta za dużo zjedli jajek? Okej, to na koniec, słuchajcie, tak narzekać możemy, a jakby wniosek na razie mimo wszystko jest taki, że nie ma dramatycznej sytuacji, bo my dalej w czterech meczach możemy przegrać jeden mecz więcej niż Sokół Łańcut, ale już dwóch nie. Natomiast Sokół Łańcut, który przez cały sezon do tej pory wygrał 5 meczów, miałby wygrać w tej chwili... 2 w samej końcówce z 4. No tak, ale ma chyba Arkę Gdynia i Gietek Gliwice, to no, prawda. I to, ale my też to mieliśmy Arkę Gdynia. Ja wiem, ale to mogą wygrać. Nie wyobrażam sobie. Znaczy, macie strach jakiś, czy mimo wszystko te 2 zwycięstwa więcej od Sokoła to jest jakiś spokój nasz? 2 mamy teraz? 2 w sensie jedno zwycięstwo fizycznie więcej i bilans 2 meczów lepszy, tak? Nie, ja jestem pełen obaw. Naprawdę, po tym, co było teraz, jestem pełen obaw. No nie wyobrażam sobie, żeby
Zielona Góra spadła z ligi? Znaczy Andrzej Fligel, tata Radka pytał mnie ostatnio, czy śmiał się z mnie, będziesz do Pelplina jeździł na mecz. No decki Pelplin, bo w pierwszej lidze gra. Ja się nie śmieję z Pelplina, tak, ale jakby zestawiał to z, nie wiem, z CSKA Moskwa, czy z jakimiś miastami, do których Zastal jeździł, Barcelony, nie Barcelona, to nagle słuchajcie, Pelplin, kłopoty tak? Nas czekają. Czy spadniemy, czy nie spadniemy. Jak spadniemy, są duże kłopoty. Jak nie spadniemy, też. Przecież zobaczcie, że w tym klubie nie ma nikogo od koszykówki. No, no nie ma, no nie ma. A ja, Konrad Witrylak przecież. On jedynym nie... człowiekiem, który cokolwiek wie o koszykówce w Radzie Nadzorczej jest Konrad Witrylak, to prawda. No tak, ale ktoś będzie musiał za chwilę, jeśli zostaniemy, budować zespół. No kto? Zatrudnić trenera, który sportowo... Kto? Z tym, że Virginijus Sirvidis, mówiliśmy to w zeszłym tygodniu tutaj w programie, podpisał aneks do umowy, na mocy którego, jeśli utrzyma drużynę, to ma kontrakt na następny sezon. Tenże litewski trener, tak? Czy powiem tak, ja się trochę oczywiście boję. Gdzieś tam z tyłu głowy jest taki, że tą przewagę, którą mam nad Sokołem, to jakoś tam jest fajnie, że ją mamy. Natomiast się boję oczywiście, gdybyśmy spadli, no to będzie dramat, no tak naprawdę, bo czym innym jest koszykówka, bo powiem tak, koszykówka na poziomie pierwszej ligi to nie jest jakaś tragedia, to są często fajne mecze, fajne rozgrywki, super wszystko, ale to jest fajne dla drużyn, które jakby wzrastają, dochodzą tej pierwszej ligi, a niektóre się degradują i spadają. Po Wałbrzychu widać, że później wejść do ekstraklasy jest cholernie trudno. 3 lata zresztą, trzy chyba więcej, no, nie 5? Jak nie więcej. Zresztą przecież pamiętamy czasy jeszcze, no Rafał doskonale pamięta, kiedy wchodziliśmy do ekstraklasy, kiedy jaka to była walka, żeby dostać się do ekstraklasy. Rosa Radom też, ona nie była wprawdzie mistrzem Polski, tak, ale wicemistrzostwa miała, a teraz siedzi w tej pierwszej lidze, piękną halę sobie zbudowała, tak, i kucha, tak? Więc tak naprawdę ten degradacja byłaby tragiczna po tych 10 latach prawie samych sukcesów, tak? Więc myślę, że to by była tragedia, więc zróbmy wszystko, utrzymajmy się, zobaczymy jak będzie. Natomiast po degradacji to wiecie, to tak naprawdę po degradacji to nie wiem, to by trzeba było... Dzisiaj, nie wiem, SKM drugoligowy przemianować na pierwszoligowy, Zastal, nie grają chłopaki młode, nie mam pojęcia, jakby to się miało odbywać. Natomiast to już nie będzie to, bo ani kibic, ani sponsor, ani telewizja na tym poziomie, jak jest teraz w PLK, to wszystko spowoduje, że siłą rzeczy ten klub będzie miał dużo więcej problemów. Spółka, miasto, jeden urząd, drugi urząd, długi, które wiszą, gdzie to wszystko się rozejdzie, nie rozejdzie i tak dalej. Więc tak? Jak myślę, że musimy bardzo mocno trzymać kciuki, żeby to się nie zdarzyło, bo to będzie tragedia dla koszykówki w tym mieście. Niestety wtedy zostaje nam tylko Żużel. Wiemy, kto jest właścicielem tej spółki w tej chwili? Jak to z tymi akcjami jest? Z nazwiska, kto ma w tej chwili większość, nie wiemy, no ale wychodzi, że Janusz Jasiński ma mniejszość. Nie, w Radzie, ale jeszcze akcje chyba... Nie. Inaczej. Sławomir Kotylak z Urzędu Marszałkowskiego był 3 tygodnie temu i wypowiedział zdanie, że Janusz Jasiński akcji sztuk procent ma mniejszość, natomiast kupili od niego akcje członkowie Rady Nadzorczej. Okay. Nieoficjalnie mówi się, że Waldemar Kaczmarek, tak, kupił od Janusza Jasińskiego akcję. Mówiono też, że być może Marcin Trzebny będzie kupował te akcje, tak? Aha. Natomiast to byli ludzie związani też z Januszem Jasińskim, tak? W związku z czym bardzo ciekawa i może być przyszłość, i to bez względu, czy spadnie ten Zastal, czy nie, bo też słychać, że wszyscy czekają do wyborów tak naprawdę, co się wydarzy, i potem dopiero zaczną się ruchy wokół spółki. Czekamy. Zatem może te wybory dzisiaj nikt nie podejmie żadnych decyzji przed wyborami. Tak, tak. Dziękuję panu serdecznie. Z tymi obawami czekamy na mecz z Dzikami Warszawa. Rafał Czarkowski, Radek Fligel, dziękuję pięknie panom za program.